Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Kurde, co to za typ? O ku... O nie, ej nie, no czy ja serio będę musiał walczyć z tym gościem? Błagam, daj ze sobą po prostu pogadać, co? Please. A, chyba sobie pogadamy. Okej, okay, a mrowe korzenie chcesz? Pieczęć i oko bestii. Okej. Okay. Dobra, nie więcej nic nie powie, widzę. Okej, okay. Zobaczmy to w takim razie. Przedmioty kluczowe to były. Tu już widzę oczko. Oko bestii podobno drży, będąc w pobliżu morowych korzeni. Zarysowane szponami kamienne oko od guranka, bestialskiego duchownego, podobno drży, gdy znajduje się w pobliżu morowych korzeni. Ciemnofioletowa tęczówka wie się, jakby była żywa. Nie zostałem zaspokojony. Nakarm mnie jeszcze śmiercią. Okej. Okay. A, czyli to drugie to nie było. Nie muszę wykluczyć, bo chyba taki talizman, tak. O, do użytku. Tak, tu jest. Znaczy, może talizman. Pieczęć, nie talizman. Wzmacnia inkantację bestii. I 10 wiary wymaga, okej, okay. No to bym mógł wziąć, zobaczmy, 60 i 60, okej, okay, no to kurde, ogólnie jak tak patrzę, okej, okay, no skalowanie z wiarą ma gorsze, więc no, pieczęć palców w tym przypadku jest lepsza, ale od siły ma takie zrównoważenie, więc jako iż wiarę mam niską, a siłę w miarę wysoką, no to z tej pieczęci bym korzystał, czyli te dwie muszę schować. Właśnie, miałem zobaczyć, czy kurde ten kostur jest lepszy od tamtego i finalnie tego nie zrobiłem. Czy w ogóle nawet porządków nie zrobiłem w tym ekwipunku. Kurde, i finalnie nie przeczytałem opisu. Pieczęć. Święta pieczęć zapewniona przez guranka, bestialskiego duchownego. Rzadki bibelot, który pozwala na wykorzystanie siły do inkantacji. Ślad pazurów symbolizuje gniew guranka. Wzmacnia bestialskie inkantacje poznane od guranka. Okej, okay, brak zdolności. Dobra. W takim razie sortujemy skrzynię, idziemy do wesołego, tak, do czarów też. Łuk, falanga, to i to. Dajemy normalnie do środeczka, tutaj to... Dobra, to sobie po prostu se to potem wymienię. Dobra, te popioły sobie niech do mnie wszystkie wrócą. Teraz tutaj. Święty długi miecz niech zostanie, prosty miecz zaprzysiężonego to już mam, więc... To pójdzie na sprzedaż, bo mam chyba tutaj taki miecz, dokładnie. A nie, to jest wielki miecz, tu jest, wysokiej jakości, prosty miecz zaprzysiężonego. Czyli to pójdzie na sprzedaż. Święty długi miecz zostaje ze mną. Misericordia. A w sumie, mogę ją schować. Uchigatana. No, na razie dobrze się bawię z tym kłem, więc Uchigatana też schowam. Topór też do schowania, młot tym bardziej. No, a Naginata potrzebuje jeszcze 2 punktów zręczność, żebym mógł się tym pobawić. I mam nadzieję, że nie pożałuję tej decyzji. Zobaczmy teraz tutaj. To ma ile? 109. Brawo ja. 109. A ten ma 114. Ok, czyli tak. Kostur Półludzkiej Królowej jest lepszy od kostura, który znalazłem wcześniej. Więc zostaje też ze mną na dłużej. Strzał nie ma co chować. Bełtów. Tutaj te dwie tarcze. W sumie tą też chcę schować. Tutaj tak... No to ogólnie jest lepsza ze stalowym drutem, więc wymienię ją sobie. I miałem to już zrobić dawno temu, tylko oczywiście o tym zapomniałem. Teraz ponownie siadamy, startujemy skrzynkę, lecimy tutaj, tu, pochodnia tutaj. Hełm żołnierzy Godrika, mam już takowy, skrajny trzcin.
Mogę w sumie schować, bo i tak go nie używam. Może tą obręcz arystokraty sobie założę, żeby mieć cokolwiek na głowie. Tutaj kasak mauzoleum. Tego nie mam, tego też nie mam. Zdrowie mam na sobie. Zobaczmy w ogóle ten kasak. 10,6, no to jest cięższy, ale może być lepszy. Plebejskie odzienie. No lepsza odporność magiczna i tak dalej, no ale... Co mi z tego? Skoro i tak w większości, kurde, przypadków staram się unikać, a nie tankować obrażenia. Większe maksymalne zdrowie, to mi jest tak niepotrzebne. Tutaj trafienie w serii ataków, obniżające przeciwko blokującym. Dobra, to te dwa mogę na razie schować. Kurde, to obrażenia ogniste, to by mi się może przydało na tego magma wyrma. Bo tak zobaczyłem, że się nazywa po angielsku. Kontra po zasłonie, ładowane ataki. Może tak magma wyrna bym poszedł, kurde, po prostu w szkarłatny bursztyn i talizman czerwonego smoka. Bo w sumie zasłaniać to się na nim nie ma co. Znaczy jak już to po prostu robić zasłona, ale nie ma co robić kontry. Więc to byłoby trochę idiotyczne. Dobra, ile mam run? Kurde, ale blisko. Jakby teraz otworzył, miałbym 2167, to mi się kurde śmiał, nie? Okej, widziałem w ogóle gdzieś challenge, że ludzie tego podchodzili. Kurde, brakuje mi dwóch leveli, żeby ten challenge podjąć, ale... Dobra, YOLO. Pobratymiec czarnej klingi, okej. Co? Czemu mam fatrolę? Przez te pochodnie pewnie. Pewnie. Okej, bye bye. Tja, no to się raczej... To się raczej mi nie uda. W ogóle, zobaczcie, on ma takie nogi rozpiżdżone, nie? Czy jestem w stanie mu, kurde, tak po kolankach jechać, żeby mu rozwalić nóżki, żeby nie mógł nic totalnie robić? Who knows? Dobra, moje runy zabieram. To nie wiem, nie ma bata, nie jestem w stanie tego challenge'u jednak wykonać. Dobra. Teraz gdzieś teleportować? Tutaj do baszty, czy może... Tutaj. Nie możemy tutaj. Bo i tak jeszcze trochę tego zamku mamy do zbadania. Więc trzeba by nie zacząć od samego początku, czyli od właśnie bramy. No tak. No tak. Dlatego nie warto zacząć od bramy. Dobra, to muszę sobie ściągnąć. Nie ma co odpoczywać. Dobra, czyli nie, muszę od baszty jednak się przenieść. Niestety. Będę musiał tutaj przejść to jeszcze raz. Bo w przeciwnym razie po prostu zginę. Dobra, tutaj nie zapominać o tym, że mogę bardzo ładnie tych baranów wysadzić. Super, myślałem, że wybuch obejmie te dwie beczki, no ale niestety nie. No i została mi jeszcze jedna płonąca strzała. Ale mogę chyba zrobić więcej, tak mi się wydaje. Gleba, cwaniaku. Dobra, do tego już nie podchodzę, nie ma sensu. Okej, spróbujmy to sprogresować właśnie dalej od tego miejsca. O, tu jest w ogóle jakiś przedmiot do zdobycia. Okej, pytanie, czy jak ja zejdę tutaj, czy jestem w stanie zejść tam? Chyba tak, dobra, zobaczmy co tu się kryje. Kukri, okej. No, jakieś mega warf to nie było, no ale... O, a nie, jednak nie. Jednak nie jestem w stanie. Serio nie mogę... dobra. Okej, tu jest przejście. Czy ktoś tu jest? Chyba nie. Uuu, i proszę, mamy tutaj pakt o nieagresji. Siema. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as
you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the Lands Between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. Czemu nie? Kurde, prawie mnie stać na najdroższe. Dobra, ile potrzebuję łącznie? 5000. Oj, to jest popiół wojny jeszcze! O, to tym bardziej warto! Dobra, to moment. Jak ja mam runy przy sobie? Tutaj. 1600. Dobra, jeden taki zużyjmy. Okej, okay, jeszcze tysiaczka potrzebuję. Za tego dostaję 1200, za tego 800. Dobra, to zużyjmy dwa takie. I nie 4, 2. Jeden ten pierwszy poziomowy i będę miał naprawdę fajne rzeczy teraz na, do kupienia. Nie wiem, czy wszystko to popioły wojny, ale ten jeden mnie naprawdę intryguje. Z tym, jeśli chodzi o ten mieczek. Tak. Nie wszystko to są popioły wojny! Nice! Okej. Okay. Dobra, to poproszę. Kolejno. Zobaczmy. Błyskamienny pocisk. Umiejętność korzystająca z magii błyskamienia tej samej nazwy. Wykonaj silny atak po użyciu, by wyrazić ostateczne pchnięcie wykonywane, gdy oręż nadal posiada moc błyskamień. Okej. Okay. Dobra, niewiele mi to mówi, ale zakładam, że po prostu będę mógł strzelić pociskiem. Karyjski Wielki Miecz. Karyjski Majestat Królewski przekuty w umiejętność. Zamień ostrze w magiczny Wielki Miecz i uderz nim w dół. Tę umiejętność można ładować, aby zwiększyć siłę. Do użytku na mieczach z wyjątkiem olbrzymiej broni. I wirujący oręż. Umiejętność obronna używana przez karyjskie księżniczki. Podnosi uzbrojenie w powietrze, a następnie wprawia je w gwałtowne wirowanie. Osoby, których dotknie, zostają kolejne ataki. Dobrze, to na małych i średnich mieczach, młotach, toporach i broni drzewcowej, z wyjątkiem wielkich włóczni. Okej, czy na tej naginacie pewnie to się nie uda. Chociaż nie, po sumie tam była włócznia, po prostu. Nie wielka włócznia. Ale dobra, zobaczymy. A, czekaj, coś tam... Chciałbym pogadać? Tak. The battle art you've learned is of the Glintstone family. They were conceived at the Great Academy of Rhea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. No, coś w tym jest. Okej, okay, czyli tak, tu ogólnie widzę... No, tam jest bezpiecznie, bynajmniej dopóki goście nie zaatakuje, ale nie ma zamiaru tego robić. I dobra, w którą stronę, kurde, się idzie tam, gdzie ja już byłem? No, ewidentnie nie w tą stronę. O, okej. Okay. Długość ostrza jak najbardziej na plus. Bo ścięła mi dwóch typa naraz, a drugiego nawet nie miałem oznaczonego. Okej, okay. Dobra, i tam się idzie, tam, gdzie ja już byłem wcześniej, dobra. Czołem, panie Dziaszku. Unik mi nie wszedł. Dobra. Co za gnój. Jeszcze w dupę chcę wstać tego przydupasa. Aha, zajebiście, kurwa, nie żyje.
Mnie wkurwiają, Boże, takie durne akcje. Dobra, spróbuję go ominąć, bo on też powinien zadać z siana w końcu. Zajebiście. O, super, akurat bomba zabiła któregoś wcześniej. A, dobrze! Kurwa, serio? Nie, kurwa, nie wierzę! W tym samym, kurwa, miejscu! Daj mi, kurwa, łuk. Czy mogę coś więcej płonących strzał? To jest pytanie. Mogę. Świetnie. Dobra. Ale mogę tylko 10 sztuk. To trudno. Bełtów mogę trochę więcej zrobić. Będzie. Naśladowca łaski. Właśnie to. Wykorzystajmy w końcu chociaż raz tego naśladowcę. Bo jeszcze tego ani razu nie zrobiłem. Zobaczmy, jak to wygląda. A, w taki sposób. Rzucam sobie kamyczek i po prostu mówi, że mam iść tam. Zajebiście. Bum. Teraz to muszę strzały z niej, bo to są chyba te... Tak, to są te z piórami. Ja potrzebuję po prostu strzała. No niestety nie udało mi się go tak fajnie, kurde, zabić. O proszę, pióro burzowego jastrzębia za darmo zgarnięte, ktoś tam chciał, a ten gościu tam przed tym chciał za nie ile? 5500 chyba? Najże czysny unik. Pamiętajcie, najlepsze są te momenty, kiedy gra myśli, kiedy wy myślicie, że gra was słucha, tak naprawdę was totalnie w dupie i potem tylko stoicie jak cepy i nie wiecie co robić. Trup był, nawet go nie zauważyłem wcześniej. Złoty rób poziomu drugiego przy sobie miał. Spoko. Dobra. Panie dziejaszku. Serio? O, jak milusio! No dziękuję, panowie. Żegnam. No chodź, no chodź. Ha, pierwszy! Zdychaj. No. I pięknie. A to na drabajnę i na dół. Co jest przy trupie? Kaptur wygnańca. Zajebiście. Poproszę teraz o moje runy. Niewiele ich tu miałem, no ale nie warto ich jednak tracić. Dobra, tam byłem już wcześniej, czyli teraz tamtych na dole mogę olać i idziemy od razu tutaj kawałek właśnie w bok. Kurde, miałem do tej babki jeszcze iść, nie? I finalnie też tego nie zrobiłem, no ale dobra, trudno. Tamten niech sobie śpi. Dostanie agro nagle? Nie. No i bardzo pięknie, no i bardzo dobrze. Okej. Okay. Tutaj mogę sobie skrócić od razu przejście. Thank you.
ciebie, co jest takiego trudnego w machnięciu tym pierdolonym mieczem, tak żeby go zabić kurwa na raz? Ja też jestem kurwa inteligentny, mam tutaj przecież skrót do tego miejsca, jak idiota latam dookoła. Dobra, gdzie ja tu zginąłem przed chwilą? Tutaj obok. Tu? Nie, to był ten sekret. Kurde. Gdzie są te durne psy? Tam nie. Tu? Też nie. A, tu chyba się idzie do nich. Nie. God fucking damn it. Gdzieś tutaj. A tu. Żegnam. Flaszeczkę. Trochę to zmarnowanie, mam wrażenie, opcji. No, nie żyje. Wow. Czy mi się jakiś tryb dał na włączył w tym odcinku? Dobra, spróbuję teraz progresować to tak, jak powinienem to progresować, czyli w sposób normalny. Dobra, zajdziesz kolego do mnie? Nie? Dobrze. Pożyjesz trochę dłużej. Jak to wygląda w taki sposób? Dobra, spróbuję to zdzidować. A, to są wytacze ognia! Super! Tego mi brakowało, naprawdę. Zajebiście, skąd kurwa ten podmuch wiatru? Okej, widzę, że mam tutaj beczki w ogóle z prochem, więc mógłbym ich też powysadzać, jakbym dobrze popróbował. Tylko pytanie, czy mi na tyle styknie strzał, żeby się ich pozbyć. Zobaczymy, zobaczymy. Mam 9 strzał. Ciekawe, na ile to wystarczy. Zobaczmy też, czy są jakieś beczki. Najbliższa była gdzieś tutaj. O, właśnie. Aha, i dała mi jedno wielkie nic. Super. Zajebiście. Świetnie celujesz, stary. Naprawdę, bardzo dobrze. Cofać się. Flaszka. Będzie trzeba tak zrobić na partyzanta, nie? Flaszka.
Albo i nie. O, pióro jastrzębia ma przy sobie frajer. Super. Z tego korzystać sam? Nie, oczywiście, że nie, bo po co? Po co dać mi zabawę jakieś... Po co dać mi zabawę bawienia się miotaczem ognia? Złoty rund poziomu drugiego i poziomu czwartego. Grzyb, kaptur wygnańca. Niegasnący motyl. Kolejny grzyb. Pika, złoty run. Zbroja wygnańca. Razy dwa. Coś jeszcze? Się to uchował. Są moje runy. Praktycznie drugie tyle, ile miałem przy sobie. Więcej niegasnących motyli. Złoty rum poziom pierwszego, magiczny smar. Kurwa, to co jest? Super, jeszcze brakuje mi nowego typu wroga dla odmiany, nie? Okej, ma friendly fire włączone, to tyle dobrego. Wyjebał mi, ale przynajmniej udało mi się zabić też tego piarza. Olbrzym tego musisz szukać. Nie, no myślę sam sobie. Pora. Albo jednak i nie, czyli muszę go pewnie sprowokować, żeby to sam rozwalił. Ale niestety zabiłem go zanim zdążył to zrobić. Sprawdź? Czy to mnie wciągnie? Obraz proroctwo. Okej. Okay. Jakiś kolejny chyba kluczowy przedmiot. Zobaczmy. Kluczowe przedmioty. O nie, nie ma go tu. Dobra, to gdzie to będzie? Na pewno nie w popiołach wojny. To jeszcze pika. Włócznia charakteryzująca się szczególnie długim drzewcem, przeznaczona przede wszystkim do ataków na duże odległości, ma największy zasięg ze wszystkich broni białych, sprawdza się nawet przeciwko konnicy, ale trudno się nią włada w ciasnych przestrzeniach. Tutaj nie, na pewno nie, dalej też nic nie ma. A tu jest informacja. Obraz proroctwo. Dzieło wędrownego artysty. Wspomnienie obrazu zatytułowanego proroctwo. Ponoć malarz uchwycił widoki z ostatniej chwili życia tych, którzy idą w objęcia śmierci. Duszę malarza i ślady po jego ostatnich chwilach można odkryć nawet teraz, odwiedzając miejsce przedstawione na obrazie. Okej, okay, a pokaż mi ten obraz, jak to wygląda. Takie coś i tu jest widok na zamek. I wodospad. Okej, okay, no to by było gdzieś pogrobnie, ale teraz nie będę tego szukał. Czemu ja sam tego nie mogę zniszczyć? To mnie trochę dziwi. Mam taki wielki miecz. Serio, nie ma na tyle siły, żeby to kurde rozwalić? Remedio wezwania zgiętego palca. O proszę, miejsce łaski, jak wygodnie umieszczone. Kowalski, dobra. A razy dwa levelu pierwszego, okej. Okay. Czy to jest kolejny skrót? Ja. Tylko oczywiście od drugiej strony do otwarcia. Tu jest jeszcze jeden skrót, jeśli chodzi o wezwanie windy, bo to pewnie... Uuu, a nie, to zjeżdża z góry. Okej, okay, dobra, no to gdzie mnie ta winda zaprowadzi? Muszę usunąć ten znacznik. Gdzie on jest? Tutaj, to out. Dobra, i gdzie mnie to zaprowadziło?
kolejne miejsce łaski tak blisko? Oczywiście, że atakują. Mają kumpla. Okej. Złego czasu, kurde, użyłem, bo chciałem użyć właśnie tego słowniak żyjącego słoja i pirk z surowym mięsem, okej. Okay. Chciałem użyć właśnie tego tego specjala, tylko wcisnąłem środkiem zwykły atak, a nie ciężki. Tylko cios. Okej, okay, silny ładowany atak rozwala ich na strzała. Pęknięty garnek, spoko. I kolejny pęknięty garnek. Zobaczmy te rzeczy, co teraz z nich wydropiły, czyli tutaj kawał mięsa wcześniej znalazłem, ale tutaj nie ma nic, czego wcześniej nie wiemy. Tutaj znajdowane po zabiciu żyjących słojów, fragment żyjącego słoja wzmocnionego po śmierci. Takie fragmenty są drogie ze względu na magiczną moc zamkniętą w ich wnętrzu. To sprawia, że żywe słoje są niefortunnym celem kłusowników. Okej. Okay. Poza tym tutaj nie ma, czyli co, ten pieruk to jest przedmiot kluczowy? Nie. Czy to jest przedmiot, który mogę skonsumować? Nie widzę go tu nigdzie. Okej, no idea, kurde, gdzie to jest. A nie, czekaj! A nie, jest! Tutaj, te konsumpcje, normalnie. Ostry klopsik, soczysty dzięki stopniowi wysmażenia. Przywraca zdrowie, ale także zatruwa używającego. Niezalecany dla tych, którzy wolą znać pochodzenie ich mięsa. Okej. Okay. Ciekawe, jak bardzo to leczy. Ale kurde... Dwa miejsca łaski? W sumie to trzy, tak blisko siebie? Nigdzie nie uciekasz. Władca burz! Brzmi fajnie. Pokaż mi ten popiół. Gdzie on jest? Tutaj. Do użytku na mieczach przystosowanych do cięć, toporach, młotach i broni drzewcowej z wyjątkiem małej i olbrzymiej broni. Wysoka jakość i umiejętność Władca Burzy. Jedna z umiejętności, które nadają kierunek nawałnicą burzowego całunu. Wpraw oręż w wirowanie, wywołując dookoła siebie burzę. Kolejne naciśnięcia pozwalają wyprowadzać następne dwa ataki. Okej. Okay. Może do naginata sobie to przypiszę, bo brzmi naprawdę ciekawie. Dobra. Odkrywałem miejsce łaski. Gdzie my teraz jesteśmy? Odejom! Już przy bosie? Już tu będzie Godrik? O kurde. Gościu właśnie zabił swoich. Spoko. Także miło z twojej strony, że mi tak ułatwiłeś robotę. Pan Kowalski poziom od drugiego. Ten coś zostawił po sobie? Nic. Kurde, to co? Walka z bossem jednak? W tym odcinku? Maybe, maybe. O, kolejne nasionko chyba. Dokładnie. Tutaj kolejna lilia Triny. To jest ten orzeł zaś? Tia. Ten jastrząb właściwie. Złoty run. A nie, czekaj, to jest jakiś inny przeciwnik. No dobra, nie będę z nim walczył przecież. W dupie go mam. You were a fine warrior.
Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. Dobry. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like you. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. If you intend to challenge Godric, I ask you call upon me. The winds run foul with his deeds. I'm certain father would permit me aid the fight. Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance, down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Okej. Okay. Mamy w razie czego pomoc. Oprócz przyzwańca możemy jeszcze przywołać sobie ją. Spoczy. Kurde, ale to się naprawdę zapowiada ciekawie. Zobaczmy. Udostępniona komnata, czyli tutaj pewnie będzie walka z bossem. Komnata przy windzie, rozier, baszta. Patrzcie, ile tu jest tych miejsc łaski, ale praktycznie co jakieś 10 metrów. No, nawet 10 to przesada. Co jakieś 100 metrów, kurde, miejsce łaski. Tak plus minus przeliczając na, myślę, realne wartości. Kurde, dobra, to spróbujmy się zmierzyć z Godrickiem, bo zakładam, że to będzie Godric, a nie jakiś jego przydupas. Więc dobra, jak tam Meduza? Na miejscu. I mamy tutaj Nefeli Lu. Dobra, na razie spróbuję podejść sam. A w razie czego zawalczymy z nią. Mighty dragon, thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. A lord, I command thee, kneel. I am the lord of all that is golden. Boss trailerów. Wierzę, że jeszcze nie zdążył trafić. Wyjebał mi mocno, niestety. Jest! Jakby czas tego nie wykorzystał, nie to musiał być chyba skończonym kretynem.
Co jest? What? Czemu sobie gość ujebał rękę? Truest of dragons. Lend me thy strength. Co? What the fuck? No, ktoś nieźle odleciał, kiedy projektował tego bossa. Facet se przyszył, kurwa, głowę martwego smoka. Żarty se stroicie? Dobra, patrzcie, no kurde, z nią jest przyzwającym tej ziemi, po maśle. I am the Lord. Elo, za długim podejście. Of all that is golden. And one day we'll return together to our home, bathed in rays of gold. Pięknie. Co my tu mamy? Wielki run Godricka i wizerunek Strzywańca. Wielkie runy, które otrzymujesz za pokonywanie posiadaczy odłamków, utraciły swą moc. Jednak możesz ją przywrócić w boskich wieżach znajdujących się na ziemiach pomiędzy. W opisie każdego wielkiego runu znajdziesz informację, do której boskiej wieży musisz się udać. Wizerunek Strzywańca. Okej, okay, rozumiem, wizerunek to jest właśnie tak, jak stwierdziłem w poprzednim odcinku przy tym mauzoleum. Że to jest jakiś ten... Jest odpowiednik duszy bossa po prostu z poprzednich Souls-like'ów bądź wspomnień z Sekiro. What a pathetic excuse for a lord you were. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric. Filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. To jest ten sprzed bramy? Oh. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Okej, dalej od niego kupować jeszcze 20 tysięcy run, bueno. Dobra, coś powiedz więcej? Now, I suppose I'm free. I can do whatever takes my fancy. Can I, mate? Okej. Czemu nie, mordo, czemu nie? Będziesz tu dalej, jak odpocznę? Ja dalej się zławiam z łepetyną Godricka. Dobra, rozdaj postaci w takim razie. Ile mogę wydać punktów? 2. No to akurat. 2 punkty w zręczność. I naginata jest już dla mnie dostępna. Dobra, tutaj nie, tutaj nie ma co patrzeć na to. Odpoczywać też nie mam co. Ale z chęcią obczaję jeszcze ten run. Gdzie on będzie? A tu jeszcze wizerunek Strzywańca. Przejmij moc imiennika tego przedmiotu dzięki czytającej z palców. Wizerunek Godricka Strzywańca wyryty w złotym drzewie. Moc jego imiennika może zostać odblokowana dzięki czytającej z palców. Możesz też jej użyć, by zyskać olbrzymią liczbę runów.
Słaby człowiek chciał zyskać moc poprzez groteskowy akt zszywania. Pewnego dnia razem powrócimy do naszego domu, skąpanego w promieniach złota. Okej, okay, to jest akurat co jego ostatnie słowa. Nie powiem, intrygujące. Okej, okay, a ten run to będzie gdzie? W przedmiotach kluczowych? Nie. A nie, tak, 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 tak. Wielki run Godricka, posiadacz odłamka nie mający żadnego błogosławieństwa. Odszukaj boską wieżę pogrobną, która leży za wielkim mostem w zamku burzowego Całunu. Okej, okay, no to wiem, gdzie jest ta wieża. To jest pewnie ta w tym miejscu. Tylko jak ja mam na ten most wejść? Okej, okay, wina trochę jak w Firing Shrine z DS-ów 3. Trochę jedziemy na górę. Czy tam lecimy w sumie bardziej, bo to nie tyle jedzie, co lewituje po prostu w powietrzu. Wrócenie wzroku. Okej, okay, w jakim sensie? O, miejsce łaski. Miło. Okej. Okay. A że od tego ma odwrócić wzrok? O to chodzi? Czy od tego drzewa? Co tam jest, jak tak patrzeć? Nie, no tutaj jest normalnie to. Zacząłem odwrócić wzrok. Nie rozumiem. Okej, okay, what the fuck is that? Zbliża się palce. Że jakieś dwa takie duże palce są, to widzę, ale... Z tego? Przywróć moc wielkiego runu. Okej, okay. Wielki run Godricka. Oj, patrzcie, mamy cały taki jeden kawałek, pewnie ten run właśnie. Zobaczmy. Dalej będzie w kluczowych będzie. Tak, dokładnie. Wielki run Godricka zwiększa wszystkie cechy. Ten wielki rund znany jest jako krąg opoki, znajdujący się w centrum eldeńskiego kręgu. Pierwszymi półbogami byli eldeński władca Gotri i jego potomkowie. Złoty ród. Okej. Okay. Ale nie mogę go wyposażyć, o dziwo. Ciekawe. Dobra, ale skoro zdobyliśmy pierwszy wielki run, no to teraz możemy wrócić, myślę, do twierdzy Okrągłego Stołu i... dzięki temu bardziej ją chyba zeksplorować. Bo coś tam też Ofnir gadał, że jak zdobędziemy pierwszy wielki run, no to trochę bardziej będzie rozmowny, jeśli o nas chodzi. No ale okej. Okay. A para papa, właśnie, bym kurde zapomniał o tej babce w szopie. To była ta? Tak, szopa na burzowym wzgórzu. To jeszcze oddajmy jej tę pamiątkę właśnie. Czwarek, co tam zgarnęliśmy, ale raczej nie będzie zadowolona, gdy jej to damy. A pleasure to see you. Did you give that I love them? What's this? A keepsake. From my men. Oh. Goodness me. I can't. They all. Believed in me. They all thought I'd make something of myself. Me, who can't do anything. I think I'll head to the Round Table Hold. Perhaps I'll find my purpose there. I think I'll head to. Perhaps I'll find. Oh, to ładnie. I czy to jest właśnie ta babka, o której nam wspominał ten ziomek, ten jakiś arystokrata? Czy to jest właśnie ta jego służka? A patrzcie, teraz stąd zniknął. A, nie, wróć, nie, tutaj jest. No i tu jest nasza ziemaczkuwa. Dobra, ale ze wszystkim sobie pogadamy na spokojnie w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring, w którym, myślę, odkryjemy więcej tajemnic tegoż miejsca. A przynajmniej mam taką nadzieję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!